Taka próba i zobacz, one się. No, trzęsą się, dobrze. A już no, mogę? Już. Sprężynkę. Uwaga, raz. Nie, bo tak. A teraz nagrywam próbę z drapakiem z tyłu. O, dobra. Cześć, kochani. W te święta życzę Wam przede wszystkim, żebyście znaleźli czas dla siebie. Zatrzymajcie się w tym zabieganym świecie i zwyczajnie odpocznijcie. Dajcie sobie, rodzinie i przyjaciołom to, co jest najcenniejsze, czyli wspólny czas. A tak w ogóle, to czytelnicy tygodnika są najlepszymi czytelnikami pod słońcem. Dlatego do zobaczenia w terenie. Miłych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym roku. Jesteśmy z Wami już od prawie 32 lat, czyli to nasza 32 gwiazdka i oby tych gwiazdek było jak najwięcej. Drodzy czytelnicy tygodnika Tucholskiego, chciałbym Wam życzyć tak trochę niekonwencjonalnie, żeby ta pierwsza strona zawsze Wam się graficznie podobała, a każda rzecz z ogłoszeń drobnych, którą do nas przynosicie, od razu się sprzedała. Życzę Państwu zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych, bogatego gwiazdora, a na nadchodzący nowy rok życzę spełnienia marzeń. Już się nagrywa, ale już się nie stresujesz? No nie wiem, jeszcze się chyba stresuję. Dobrze, to teraz już możesz mówić. Korzystajcie z tej okazji, że świat na chwilę zwalnia i spędźcie ten świąteczny czas jak najlepiej, tak jak lubicie po prostu. Na najbliższy czas, na zbliżające się święta, życzę wszystkim, abyśmy się uwolnili od codziennego biegu, pośpiechu, zatrzymali przy rodzinnym stole, w miłej, rodzinnej atmosferze. Na nadchodzący nowy rok życzę nam wszystkim pomyślności i pasma sukcesów. Drodzy czytelnicy, drodzy sportowcy, w nadchodzącym nowym roku chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego. Samych awansów, samych wygranych. Wiadomo, nie zawsze jest najlepiej, ale porażki są po to, żeby się uczyć, po prostu później wygrywać, uczyć na błędach. Tymczasem, moi drodzy, życzę Wam wyciszenia w te święta, żeby one były naprawdę wyjątkowe, jak co roku są wyjątkowe, choć te same. I żebyśmy się jak najszybciej spotkali na torach, na parkiecie, na boiskach, bo zawsze z przyjemnością do Was wszystkich jadę i zdaję relacje. Także serdecznie Wam życzę z całego serca, żebyście te święta przeżyli naprawdę godnie, pięknie, rewelacyjnie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w nowym 2024 roku. Niech nam się szczęści. Powodzenia. Drodzy klienci i partnerzy handlowi, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Wam przede wszystkim spokoju. Usiądźmy do wigilijnego stołu, przede wszystkim bez jakichkolwiek podziałów, szczególnie na tą prawą i lewą stronę. Kochani, żeby tradycji stało się zadość, nagotujcie, napieczcie ile się da, bo przecież musi paść to tradycyjne zdanie: jedzcie, drodzy moi, jedzcie, bo co ja z tym wszystkim zrobię? A potem przekładajcie z tych dużych misek w te średnie, a potem z tych średnich w te mniejsze, no bo bez tego przecież nie ma świąt, tak musi być. A ci, co przyjeżdżają na All Inclusive, jedzcie ile się da, bo za rok przecież tego nie będzie, jak nie zjecie najwięcej, ile tylko możecie zjeść. Moi kochani, cieszcie się, że macie do kogo przyjeżdżać na All Inclusive. A ci, co gotują i pieką, niech się cieszą, że mają dla kogo to robić. Magicznych świąt, moi kochani, i do siego roku. Kochani, przemówiła do Was większa część redakcji. Niektórzy nie mieli tyle odwagi, ile my. Życzenie Wam przesyłają telepatycznie. Ja skorzystam z okazji i przede wszystkim Wam podziękuję, że jesteście z nami. I na nowy rok życzę Wam, żebyście z nami byli dalej, a jako, że Was stopniowo przybywa, jestem dobrej myśli, że tygodnika nie opuścicie i będziecie z nami cały kolejny rok i kolejny i wszystkie następne. A na święta życzę Wam uśmiechu. Tak? Uśmiechajmy się do siebie, nie dyskutujmy, nie kłóćmy za dużo się przy stole wigilijnym, a wszystko będzie w porządku. Trzymajcie się. Pa!